Siema, witam wszystkich na moim skromnym kanale po dłuższej przerwie. Niestety nie było wyjazdów, nie było materiałów, nie było i filmików, a więc jest co nadrabiać. W tym roku jedziemy również do Polski z Irlandii, ale to jest tylko dosłownie ułamek tego, co będzie, ponieważ z Polski jedziemy do Włoch, robimy sobie tam dobre tournée, potem z powrotem wracamy do Polski i do Irlandii, a więc jest sporo materiału, jest sporo ciekawych miejsc do zobaczenia. I właśnie też chciałem pokazać, że wyjazd samochodem z Irlandii to nie musi być koniecznie tylko i wyłącznie Polska. Zobaczycie tam z rodziną i wszyscy wracają, tylko można po prostu pojechać gdzieś w góry. I nawet jeżeli teraz latanie samolotem wiąże się z dużą ilością dziwnych restrykcji i tak dalej, to samochodem w zasadzie tego nie ma. A kontynent jest na tyle spory, że ma i góry i morze, także każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam. Zaczynamy dokładnie w tym samym miejscu, co w zeszłym roku, czyli County Wicklow, Irlandia. Jedziemy do Rosslair, stamtąd Cherbourg, Francja, do Polski i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jest sporo ciekawych tras i miejsc, a więc ruszamy. Zaczynamy wakacje 2021. Droga przez Irlandię i w ogóle do Polski była pokazana w zeszłym roku, a więc już teraz się nie będę rozdrabniał. Po prostu zrobię to w 5 minut, przynajmniej na filmiku. Jedyna różnica jest taka, że teraz wyruszamy z Rosslair i płyniemy do Cherbourg. 18 godzin, tak samo Brittany Ferry. No i jest więcej obostrzeń związanych z wyjazdem, tak samo jak i z przyjazdem. Testy PCR wymagane, czy jakieś tam innekolwiek. I do tego jeszcze jest ryzyko, że gardziarze nas w porcie zatrzymają i będą się pytać w ogóle, jaki jest powód, że chcemy opuścić tę piękną wyspę zwaną Alcatraz 2.0. Zobaczmy. No, irlandzki Alcatraz. Nie można wyjechać, nie można przyjechać. Kurde, nic nie można zrobić. Nie było gardy na wjeździe do portu. Nikt się nie pytał, gdzie jedziemy, a więc chyba mandaty za wyjazd z Irlandii już się skończyły. Dalej bal, tradycja, skręt. Mogę giąć stal, wyzwolić się z pętem. Pęd, kocham to uczucia, chłopak. Popatrz, życie jest piękne. Nie myśl, co będzie jutro, bo pęknie ci serce. Jeśli jeszcze je masz, na końcu sali widzę piękną twarz. Co w tym jest, w wypiętych cipach, w budce pitej na kuły. Nie pytam, kilku przywita, dzisiaj Villa Rosa, ja wychodzę. No dobra, będzie się działo. We Francji sobie musimy gdzieś zajechać. Pewnie Omaha bić, albo Utah bić. W każdym bądź razie trzeba psa wybiegać, zanim ruszymy ostro na Niemcy. Ostatni będą pierwszymi, nie? Faktycznie, kurde. Już człowiek zapomina o tej po prostu pieprzonej masce. No i co jest? Mamy już bardzo dużo pomysłów. Pies trzymał jedynkę i dwójkę przez 18 godzin. Może się wreszcie wysika. I dotarliśmy do Francji. Pierwsza rzecz to znalezienie myjki, umycie auta z soli, która po 18 godzinach na otwartym pokładzie na statku jest dosłownie wszędzie na aucie. I ruszamy na plażę Omaha, żeby wybiegać psa, przespacerować się i w ogóle to jest miejsce zdecydowanie warte odwiedzenia. To jest pomnik historyczny. To właśnie tutaj 6 czerwca 1944 roku nastąpiło lądowanie wojsk alianckich w Normandii. Stamtąd jedziemy już dalej w głąb Francji, do Belgii, Niemcy, no i Polska. We'll be right back.
Francja, Niemcy, Belgia, wszystko zrobione. Wjazd do Polski, szybkie tankowanie, bestii i hot dog na obajtku. I możemy lecieć dalej. Zostało niecałe 600 km, także 6-7 godzin będziemy. No i po tych kilku godzinach dotarliśmy. Ten odcinek to jest tylko i wyłącznie wstęp do tego, co nadejdzie. W następnym odcinku ruszamy z Polski przez Czechy, Austrię do Włoch. Przez Alpy, jak w ogóle będzie wyglądała sytuacja z COVID-em, z kontrolami na granicach, to wszystko w następnych odcinkach. A więc niebawem pojawią się na kanale. Zapraszam.